Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj na temat tego pomieszczenia, czyli tego mojego studia, w którym spędzam najwięcej czasu, w którym nagrywam. Jako że pojawiają się w dalszym ciągu pytania, co tu się znajduje, czego używam, z jakiego sprzętu korzystam. Oczywiście te wszystkie informacje możecie znaleźć na mojej stronie internetowej, czyli www.gracz.net.pl w zakładce sprzęt. Tam wszystkie informacje znajdziecie, ale nigdzie nie możecie znaleźć tak naprawdę informacji szczegółowych, gdzie co się znajduje, jak to wygląda w rzeczywistości i tak dalej. Także już zaraz wam o tym nieco powiem. Podejrzewam, że ten materiał może być dość długi, więc przepraszam was bardzo, ale będę miał dużo do powiedzenia. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co mam w dłoni, czyli mój obecny mikrofon, a dokładnie cyfrowy rejestrator dźwięku, czyli coś w rodzaju dyktafonu. Przyznam szczerze, najlepsze rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. Dlaczego? Przede wszystkim mogę mieć dobrą jakość dźwięku nie tylko tutaj w domu, kiedy postawię sobie ten dyktafon, mikrofon na biurku i będę z niego korzystał do nagrań, ale również mogę zamontować na nim uchwyt pistoletowy i wówczas tak naprawdę wziąć go do ręki, wyjść gdzieś, coś nagrać. Też mam taką możliwość, nie muszę mieć komputera przy sobie. Wystarczy mi właśnie to urządzenie plus kamera. Wygląda, prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Tutaj taki z przodu bardzo cudowny wyświetlacz, który umożliwia mi sterowanie wszelkimi funkcjami i nie tylko, także bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o kamerkę i mikrofon, to akurat będziecie musieli zobaczyć bezpośrednio na mojej stronie internetowej, ponieważ nie jestem w stanie wam teraz pokazać kamery. W końcu muszę czymś nagrywać. Jeżeli chodzi o kamerkę, jest to kamerka od Sony. Bardzo fajna zresztą, ponieważ ma dużo ciekawych funkcji, możliwości i przede wszystkim jakość, jaka w zupełności mi wystarczy, jaka nawet jest nieco ponad to, co potrzebuję w przypadku nagrań właśnie gier, czy newsów, czy wszelkiego rodzaju innych materiałów. Dokupiłem sobie też do niej też specjalny mikrofon, który ma może nie tyle popfiltr, ale ma taki kłaczek, nie pamiętam, jak się teraz to nazywa, was bardzo przepraszam za to. Jest taki specjalny właśnie filtr, wiatrochron, tak się chyba to nazywa, o dokładnie. Umożliwia to, że chroni mikrofon przed wiatrem i w ten oto piękny sposób nie ma większych szumów. To mi się przydało na mój urlop, na moją wycieczkę w Bieszczady. Wówczas, kiedy był wiatr, nie był on tak aż bardzo słyszalny przez was i nie był on aż tak bardzo drażliwy. Ale okej, przejdźmy dalej. Tak więc już zabieram kamerę, już wam będę pokazywał po kolei, co tu się znajduje. Okej, pierwsza, druga najważniejsza rzecz, mniej więcej po kamerze i mikrofonie, czyli statyw. Bez niego tak naprawdę nie miałbym możliwości, aby nagrywać. Także bardzo ważny element i tak naprawdę jeden chyba z najtańszych elementów, jaki przyszło mi zakupić, ponieważ kosztował mnie jakieś chyba 75 zł, nawet być może mniej, nie powiem wam teraz dokładnie. Aczkolwiek jest bardzo fajny, dobrze wykonany. Nie jest on może niestety zbyt wytrzymały, co zresztą widać w momencie, kiedy się go weźmie do ręki. I gdzieś na jakieś wyjścia, gdzieś na zewnątrz, ustawienie tego statywu byłoby naprawdę nieodpowiedzialne, ale o ile ustawiacie go w jakichś pomieszczeniach zamkniętych, to myślę, że nie ma większego problemu. Dobra, dalej. Oczywiście monitorek, na który nieustannie spoglądam, czytając wasze komentarze, nieustannie spoglądam, grając w różnego rodzaju tytuły. Jest to, już zaraz zobaczmy, jest tutaj nazwa SyncMaster S22B150. Bardzo fajny monitorek, w zupełności mi wystarczy również. Aczkolwiek planowałbym w przyszłości zakup drugiego monitora, który umożliwi mi jednocześnie podgląd na to, co się dzieje na czacie, w momencie, gdy mam na przykład, gdy prowadzę live'a, tak? Wówczas dwa monitory są jak najbardziej przydatne. A propos live'ów, no to mam oczywiście tutaj jeszcze kamerkę, zaraz zobaczmy, czy to jest ładnie opisane, niestety nie. Jest to taka podstawowa kamerka, która pozwala nagrywać w rozdzielczości, właściwie transmitować mi obraz w rozdzielczości 720p, czyli już w HD. Bardzo się przydaje przy live'ach i w zupełności też wystarczy na te live'y. W przyszłości pewnikiem będę chciał rozwinąć się w tym kierunku, stąd też kamerka z pewnością będzie
wymagała wymiany. Tutaj oprócz tego dużego statywu znajduje się też ten mniejszy. Ten mniejszy, na którym montuję bezpośrednio swój najnowszy mikrofon. I to na tym statywie spoczywa właśnie Zoom H2n, dzięki któremu mnie możecie słyszeć. Dobra, słuchajcie dalej. Oczywiście głośniki, z których raczej nie korzystam. Głośniki tak naprawdę w systemie 2.1 z Logitecha. Z nich akurat nie korzystam, wynika to z tego, że podczas nagrań wymagane są raczej jednak słuchawki, o których powiem za chwilę. Pierwsza rzecz, która od razu tutaj jeszcze się nasuwa, to oczywiście jest zestaw klawiatura plus myszka. Jeżeli chodzi o klawiaturę, jest to klawiaturka Genesis i klawiaturka Genesis, która kosztuje gdzieś w okolicach chyba 30 zł, tak więc naprawdę niewiele. Razem z dostawą chyba płaciłem 35 zł, tak więc jest to naprawdę śmieszna cena jak za klawiaturę. A jest to klawiaturka zwykła, tradycyjna, najprostsza. Dodatkowo tylko posiada klawisze, wymienne klawisze, bo możecie wymienić dodatkowo klawisze z wsadu oraz oczywiście strzałki. Dzięki czemu będziecie mieli łatwiejsze życie przy grach. Same klawisze są fajnie wykonane, ogumione, takie troszkę gumowe, z taką strukturą. No i oczywiście zupełnie inny kolor, tak więc znacznie łatwiej jest znaleźć ten przycisk. I na przykład w strzelankach świetnie się sprawdza. Stara, bardzo stara myszka z A4 Tech X7. Rozdzielczość tyle co pamiętam chyba do 3000 dpi. Ale teraz nie wiem, teraz nie jestem w stanie powiedzieć na 100%. Wydaje mi się, że chyba do 3000, a chociaż nie zdziwi mi się, gdyby to było do 1600, ponieważ bardzo łatwo mi się mylą te modele. Tu jest chyba tylko do 1600, musiałem to sprawdzić dokładnie. Myszka podstawowa, niestety minus, widzę, mam pewne minusy co do tej myszki, mianowicie takie, że jest to śliska powierzchnia, jeżeli chodzi o samą obudowę tej myszki, jest ona śliska, tak więc niestety bardzo łatwo się brudzi, no i jest to bardzo problematyczne. Obok oczywiście ja w odbiciu i laptop Acera, dzięki któremu obrabiam niektóre filmy, dzięki któremu możemy właśnie streamować. No to właśnie na nim czytam czat, to właśnie na nim widzę wszystkie bieżące informacje podczas live'a. Tak więc jest to dość problematyczne też. Gdyby był monitor obok, dosłownie mojego głównego, byłoby to znacznie łatwiejsze rozwiązanie, mógłbym widzieć wszystkie wiadomości na czacie i wszystkie informacje na temat aktualnego streamu. Niestety muszę nieustannie odwracać głowę, przez co tracę automatycznie widok na grę i stąd też na przykład w Battlefieldzie często ginę. No niestety. Okej, dalej. Oczywiście tutaj jeszcze jest myszka, ale tego typu elementów nie będę pokazywał, ponieważ to są elementy takie dodatkowe, które mi ułatwiają życie po prostu w trakcie obsługi tego laptopa, dzięki czemu mam myszkę bliżej, nie muszę korzystać z touchpada, no i oczywiście też schowaną klawiaturę bezprzewodową, dzięki której mogę się łączyć po prostu z tym laptopem. Jeżeli chodzi o słuchaweczki, są to słuchaweczki Creative Fatality MK2, bardzo fajne zresztą i niestety bardzo stare. Nie jest to jakiś najnowszy model, mam już je od dość dawna, od kilku długich lat i w dalszym ciągu się sprawdzają, w dalszym ciągu są świetne, szczególnie, że, no właśnie, jeżeli chodzi o same słuchaweczki, tu jest naprawdę bardzo fajna sprawa, mianowicie są dość duże, także zakrywają całe ucho, o tym zawsze mówię, jeżeli chodzi o jakieś dobre słuchawki, patrzcie przede wszystkim na to, żeby zakrywały całe ucho, żeby ta wyściółka była dość miękka, dobrze wygłuszała dźwięki z zewnątrz i wówczas na pewno będziecie zadowoleni ze swoich słuchawek. W moim przypadku jest właśnie ten model. Ok, dalej. Mamy oczywiście też softboxa. Softbox to jest to duże, świecące pudło. Jest to oczywiście lampa, dzięki której mogę oświetlać samego siebie, jak i na przykład green screena. Dzięki temu oświetleniu mam w miarę naturalne światło i w miarę równe oświetlenie samego siebie. Niestety moc softboxa jest dość duża, ponieważ składa się on z czterech żarówek. Każda żaróweczka daje nam moc 500 W, więc jak sobie policzycie, no to niestety wychodzi naprawdę spora moc i raz, zużycie prądu znacznie wzrasta, a dwa, jeżeli
odpalimy softboxa na maksymalne 4 żaróweczki, to niestety jest to bardzo oślepiające. Stąd też w chwili obecnej wykorzystuję wyłącznie jedną żarówkę. Wyłącznie jedną żarówkę w momencie, kiedy nagrywam coś dalej, kiedy stoję dalej, wówczas wykorzystuję 2 bądź 4 żarówki. Okej, no a teraz dalej. Oczywiście element równie ważny, czyli miejsce spoczynku, miejsce, gdzie mogę sobie usiąść i mogę przez kilka długich godzin grać, nagrywać, komentować i tak dalej. Czyli zwykły, najzwyklejszy fotelik, który jest dość fajnie wykonany, dość miękki i wygodny. Bardzo mocno przypomina AK Racing, aczkolwiek jest znacznie tańszy. Ten fotel kosztował mnie w okolicach 300 zł, 350 być może. Z kolei AK Racing, no niestety, cenowo wykracza ponad 1000. Dobra, dalej. Chyba najważniejszy element całej układanki, czyli tak naprawdę komputer. Jeżeli chodzi o komputer, komputer niestety nie kupowałem z myślą o nagrywaniu, z myślą o powiedzmy tworzeniu jakichś materiałów na YouTube'a, czy tym bardziej o grach komputerowych. To by miał być komputer, który wykorzystuję wyłącznie do internetu, do jakichś tam rzeczy biurowych, ewentualnie raz na jakiś czas do gier. Wynikło zupełnie inaczej, stąd też stwarzam dość dużo problemów i niestety ogranicza mnie bardzo w rozwoju, jeżeli chodzi o moje materiały, jeżeli chodzi o gry, które mogę nagrywać. No jest to dość problematyczne, że w przyszłości będę mógł rozwinąć nieco się w tej kwestii i zakupić nieco lepszy sprzęt. Nad całym stanowiskiem oczywiście telewizor, niestety nie mam powiesić go gdziekolwiek indziej i zastanawiam się parę razy nawet, czy nie podłączyć go do komputera, nie wykorzystać go jako dodatkowy monitor, ale jest to bardzo niewygodne, stąd też na razie się wstrzymuję. Wolałbym mieć 2 monitory, na przykład 22 cale, aniżeli podłączony telewizor 32. Wynika to z tego, że po prostu musiałem bardzo wysoko patrzeć, kark by nieustannie bolał. No i oczywiście znacznie większe zużycie prądu, o czym też już wcześniej mówiłem. Słuchajcie, dalej. Element takie, powiedzmy, dekoracyjne, czyli jakieś tam plakaty w postaci Watch Dogs. Powiedzmy tutaj dalej, plakaty w postaci właśnie Battlefielda 4, Call of Duty, Modern Warfare 3, czy na przykład Ghost Recon Future Soldier. Oczywiście także mamy tutaj po drugiej stronie, lampeczka, zwykła lampka halogenowa o mocy 300 W. Ta z kolei służy wyłącznie do oświetlania green screena, ponieważ daje naprawdę świetne światło, dość mocne światło, ale niestety jest też bardzo, bardzo mocno się nagrzewa, więc jest to bardzo problematyczne, kiedy stoi się bardzo blisko tej lampy. Niestety człowiekowi robi się bardzo, bardzo ciepło, a w szczególności w lato. No i oczywiście sam ołtarzyk gier, czyli te najciekawsze moje gry w wersjach pudełkowych. Niestety nie wszystkie gry mam w wersjach pudełkowych, stwierdziłem, że to nie ma sensu. Pudełka się niestety kurzą, niestety zajmują miejsce, a wersja elektroniczna jest naprawdę świetna. A jeżeli chodzi o opakowania, myślę, że nawet mógłbym powiększyć sobie swój ołtarzyk o kolejne tytuły, po prostu kupując same opakowania za 10 zł, ponieważ gry już mam, czyli mianowicie The Sims 4, mianowicie Battlefield 4, wystarczyłoby zakupić same opakowanie. Myślę, że to jest nawet świetny pomysł, żeby tutaj rozwinąć to miejsce. Oczywiście także akwarium, dość malutkie, 52 litry, które raz na jakiś czas jest widoczne w jakimś nagraniu, nie zawsze, teraz już rzadziej, znacznie rzadziej. Tam mam tylko wyłącznie 2 ryby, więc też nie ma co pokazywać. Jakoś tam jeszcze te akwarium sobie żyje i jeszcze przez jakiś czas będzie istniało, nie wiem jak długo. Nie jestem już tak zapalonym hodowcą, tak jak na początku. Teraz niestety troszeczkę już teraz mniej w tym siedzę, mniej mam czasu. Dobra, dalej, oczywiście też regał. Na regale z kolei same gry, opakowania, pudełeczka z różnych, naprawdę różnych gierek. Jest ich też znacznie mniej. Tu już mamy chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt tak naprawdę opakowań. Niegdyś było ich ponad 200.
Niegdyś było ich ponad 200. Na szczęście zrobiłem porządki, wyrzuciłem to, w co nie gram i przeszedłem całkowicie na właśnie wersje elektroniczne. Dalej, oczywiście sofa. Tutaj sobie śpię. Dużo czasu spędzam w nocy jednak, jakby nie było. I nad sofą bezpośrednio okno. I nietypowa zasłona. Nietypowa zasłona, ponieważ właśnie jest to ten mój green screen. Czyli tak naprawdę w moim przypadku takie dwie wielkie szmaty. Tak jest. Słuchajcie, green screen, czyli tak naprawdę specjalny materiał. Jednolity, wyjątkowy kolor, zielonkawy. No i oczywiście zaraz za tym jest taka czarna płachta, dzięki czemu mogę zrobić sobie bezpośrednio ciemnie w swoim pokoju. Zapanuje wówczas noc. No i oczywiście przed tym green screen, który oświetlam odpowiednimi lampami. Dobra, jak widzicie, musiałem się troszeczkę rozgadać, troszeczkę było tych elementów, troszeczkę tutaj rzeczy się znajduje, troszeczkę tego jest. Tak naprawdę można by jeszcze długo, długo mówić o szczegółach każdego z elementów, każdego z urządzeń. I mam nadzieję, że wyczerpałem mianowicie temat mojego małego studia. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie zadawać je w komentarzach, ewentualnie pisać bezpośrednio na kontakt@gracznet.pl. A tymczasem dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa.